Jan Głowacz z Oleśnicy, brat biskupa, gniewny i nadąsany, począł z tego, że nikt na ten zjazd jechać nie powinien z poważniejszych ludzi, aby mu nie nadać znaczenia. Lekceważą oni nas, tym bardziej my ich powinniśmy ważyć mało. Niech krzyczą i niech stanowią uchwały. Kto ich posłucha? Nadchodzący tuższy wawrzyn skalinowy Zaręba, kasztelan sieracki, miał minę zasępioną mocno, i posłyszawszy co mówił głowacz, dodał: Pewnie, że nam tam nie jechać. Ja mam wiadomość, iż zjazd jest zasadzką. Mogą senatorów pochwycić i uwięzić na wszystko się tacy ludzie ważą. Biskup słuchał. Choćby było niebezpieczeństwo dla innych, rzekł: Ja go dla mnie nie widzę. A królowa prosi i jechać muszę. Zakrzyknęli wszyscy, a szczególnie głowacz. Bój się Boga. Ja nie puszczę, uchowaj Boże na ciebie nieszczęścia. Cóż my poczniemy lepiej, aby nas dziesięciu poszło w ich niewolę niż ty jeden? Nie będą śmieli uczynić mi nic, zawołał biskup. Przypomnijcie sobie, gdy tu czesi z korybutem byli, jak mi śmiercią, zasadzką, napaścią grozili. Przecie sam na jucznią chodziłem i nie stało mi się nic. Pojadę do Opatowa w paszcze im, a wyjdę całą. Jechać zaś, powtarzam, muszę i to jednej godziny, bo zjazd już się poczyna. Wszyscy tym stanowczym wyrzeczeniem biskupa stali zmięszani. Śmielszy brat marszałek, ciągle głową potrząsając, sprzeciwiał się jeszcze. Ja, rzekł spytek Starnowa, jechać nie myślę. Nic bym tam nie sprawił. Zostanę tu lepiej na straży. Zaręba nie okazywał chęci do podróży także. Jeżeli jest co do zrobienia, biskup jeden może temu zaradzić, rzekł. My byśmy idąc pod rozkazy panów szlachty husytów, co najeżdżają majątności duchowieństwa i łupią po kościńcach, albo na napaść się narazili lub na pośmiewisko. Oni tam już się w większości pewnie spodziewają i nas zakrzyczą. Gdy to mówili, poczęli i inni się schodzić senatorowie, bo wieść o tym niespodzianym zjeździe w Opatowie, piorunem się po mieście rozeszła i przeraziła wszystkich. Lecz zgodni byli w tym, że jechać im nie należało. Tegoż zdania był Jan z koniec pola kanclerz i Jan Stęczyna kasztelan Biecki, i inni. Biskup swoje zdanie wypowiedziawszy, milczał i słuchał zadumany. Brat na próżno go starał się odwodzić od zamiaru udania do Opatowa, dowodząc, że dosyć posłać kogo, aby był, słuchał i przywiózł wiadomość pewną, co się tam stanie. – Dałem słowo strwożonej królowej – rzekł w końcu spokojnie Oleśnicki – jechać muszę. Wezmę z sobą kapelana i sług niewiele. Nic mi się tam stać nie może. Nikogo z was, zresztą przeciw przekonaniu jego, nie namawiam – Głowacz chodził po izbie z rękami załamanymi, trwożył się on o brata. Zważ, co czynisz, rzekł, na tobie dziś wszystko. Wiedzą oni dobrze, iż gdyby głowy nie stało, gdy pasterza nie będzie, owce się rozsypią. Mogą się dopuścić gwałtu, wszystko u nich możliwe. Dersław z do rodzonego stryja arcybiskupa strzelać kazał, skarb mu wyłupiwszy co innego było stawać oko w oko Jagielle i narażać się na gniew jego który prędko przechodził boć to był monarcha baczny i wierny syn kościoła inna rzecz z tymi ludźmi co nie poszanują ani człowieka ani infuły zmiłuj się widzisz żem zupełnie spokojny zawołał biskup nie okazując wzruszenia Ludzie są źli zuchwali. Kupka, co ich otacza więcej lekkomyślna niż występna. Nie poważą się targać na mnie, bo wiedzą, że nawet ich właśnie przyjaciele takiej napaści na pomazańca Bożego, by się wzdrygnęli. Ktokolwiek znał biskupa Oleśnickiego, wiedział dobrze, iż raz powziąwszy myśl, jaką nie odstąpi od niej i bądź co bądź spełni co zamierzał brat więc kanclerz koniec Polski i inni radzili tylko, aby bezpieczeństwo osoby zapewnić. Biskup niemal z uśmiechem odpowiadał ciągle, że najlepszy opiekun, pan Bóg. A owi szatani może nie są tak czarni, jak się wydają z daleka. Stosował to Oleśnicki do Spytka z Melsztyna i Dersława z Rytwian, do Abrama z Bąskiego i Strasza, którzy głównymi byli przywódcami zjazdu. Z zupełną swobodą potem biskup zasiadł do wieczerzy z gośćmi swymi, kazał gotować wszystko do podróży o świcie i odprawiwszy w kapliczce swej mszą świętą, jak rzekł, tak uczynił. Sam z kapelanem i kilku czeladzi tylko w kolebce królowej i jej końmi wyruszył do Opatowa. Było to już naówczas miasto dosyć znaczne i handlowe, na dwie, a raczej na trzy dzielnice rozpadające się, z których jedna stara przy klasztorze Bernardynów się skupiała, druga przy kolegiacie, trzecią zaś sami prawie Żydzi zajmowali. Mury opasujące część jedną i bramy w nich tak były liche, iż za żadną obronę od nieprzyjaciela służyć nie mogły. Pomimo pośpiechu przybywający Oleśnicki już miasteczko pełnym znalazł gwarnym, rynek cały namiotami zajęty, gospody rojące się ludźmi, wszędzie koni, służby wozów bez miary. Wielka ilość szlachty koczowała pod gołym niebem, inni po chałupach i domach żydowskich się ściskali. Ponieważ wiosenna pogoda gorąca sprzyjała dotąd narady nawet odbywały się w podworcach. Gdy jadącego biskupa spostrzeżono i poznano, widomie popłoch poszedł po wszystkich. Ci, co pierwsi go zoczyli, ponieśli się dać znać starszyźnie, Spytkowi i Dersławowi. Właśnie oni pierwszy raz ze szlachtą się zetknąwszy, owe zapowiedziane obrady rozpoczynać mieli, gdy zziajany guba nałęcz nadbiegł do Dersława i za rękaw go pociągnąwszy, w ucho mu rzucił. Biskup Zbyszek przyjechał. Widzieliśmy już, że zuchwała sztuka Dersław, który do własnego stryja strzelać kazał, niełacno się czym dał ustraszyć. Spytek z Melsztyna może go jeszcze butą i rozpasaniem przychodził i wziął po ojcu zarówno dzielność wielką, jak dumę i pewność siebie niezmierzoną. Sądził się on syn tego, co dwudziestu nie mając lat był panem krakowskim godnym dostojeństw najwyższych. Gorącej krwi, pychy nieubłaganej, bogaty, młody, mężny sądził, że stając na czele ludzi równie śmiałych i na wszystko się ważących, całym może wstrząsnąć krajem i co najmniej zmusić królowę i senatorów do układów i zwrócenia mu stanowiska, do którego przeznaczonym się sądził. Oba. Wszakże ci przywódcy, przed chwilą już rokujący sobie zwycięstwo pewne, wiadomością o przybyciu biskupa, rażeni zostali jak piorunem. Spojrzeli po sobie, lecz w tejże chwili zawstydzeni, jeśli nie odzyskali buty, chcieli jeden drugiemu okazać, że jej nie stracili. Pierwszy spytek przebąknął. A no cóż nam do niego? Przybył, niech kiedy chce, siedzi przy kościele i modli się. My o nim możemy nie wiedzieć. Tymczasem straż wtrącił żywo. A nam co do biskupa? Zechce przybyć na zgromadzenie, nie zaprzemy mu drogi, ale zapraszać go nie ma obowiązku. Ja też tak sądzę, rozśmiał się Dersław. Raz się nam z tych oków potrzeba uwolnić, aby u nas biskupi nie przewodzili. Dobry biskup w kościele, a tu świeckie sprawy. Odchrząknął stary Goworek. Biskup czy nie biskup? rzekł, ale senator jest. Nie słuchano go. Spytek tylko lękając się go obrazić, coś mu do ucha szeptać zaczął, a staruszek usta zacisnąwszy, zamilkł. Wiadomość o przybyciu Zbigniewa w jednej chwili z ust do ust przebiegła po wszystkich gromadkach. Podawano ją sobie. Wiecie? Biskup przybył. Jaki? Ano Zbyszek. Na twarzach szlachty malowała się troska tak widomie, że Spytek się nią zatrwożył. Przybrał więc tym śmielszą i pewniejszą siebie postawę i głośno począł się z tym odzywać, że oni tu żadnych biskupów nie potrzebowali. Dersław obracał w żart trwogę tych, którzy nawykli byli Oleśnickiego Leśnickiego się lękać i nadzwyczajną mu przypisywać potęgę. To nie za Jagieły, mówił. Pana nie mamy. My tu teraz panowie. Niektórzy mu potakiwali, lecz na boku między sobą widać było, że wszyscy niespodzianym przyjazdem mocno byli zmięszani. Kuropotwa z Łańcuchowa, jeden z najgorliwszych husytów polskich, miał w sobie to, że duchowieństwa się lękał i może dlatego tak by był rad zrzucić z siebie jarzmo jego. Zbigniew zaś biskup dla niego uosabiał całą tę potęgę kościoła i nikt mu nad niego straszniejszym się nie wydawał. Na Kuropatwie wiadomość ta zrobiła wrażenie przygniatające. Skoro on tu jest, rzekł, wszystko diabli wzięli. My nie zrobimy nic. On ma więcej w palcu rozumu niż my wszyscy w głowach. Przyjechał to nie na darmo. Gdyby nie wiedział, że nas zmorze, nie pospieszyłby się z Krakowa. Drudzy, którzy osobistymi stosunkami byli tu pociągnięci, a z kościołem zrywać nie myśleli, szanowali krakowskiego biskupa jako świątobliwego i mężnego kapłana. Inni na ostatek widzieli w nim magnata blisko spowinowaconego z tęczyńskimi, tarnowskimi, z Polskimi i znali świecką potęgę tych rodów. Mógł z z Melsztyna powiedzieć sobie, że biskupa znać nie chce i nie myśli doń żadnego uczynić kroku. Nie sprzeciwiano mu się wbrew, lecz spoglądano niespokojnie ku kolegiacie. Dersław z Rytwian i Kuropatwa byli tego przekonania, że biskup pychę z serca zrzuciwszy sam do nich tegoż dnia przyjedzie. Tymczasem obradowano. Lecz wiadomo, jak u nas podobne się zjazdy obchodziły z dawien dawna, mówiono wiele i głośno, do ostatniego słowa przyjść było trudno, a gdy wszyscy znużeni już radzi końca czekali, ktoś zręcznie podrzucał uchwałę i okrzykami ją przyjmowano, zagłuszając przeciwników. Tu zaś właściwie oporu nie było i wszyscy niemal się na jedno godzili. W długiej mowie goworek z wyłożył historycznymi się popierając wywodami, że małoletnich rządy są dla kraju niebezpieczne, koronację więc odłożyć należało, a obmyśleć dla kraju silną władzę i złożyć ją w ręku doświadczonych i pewnych Zupełnie pomijając obietnicę uroczyście daną królowi Jagielle w Brześciu, nie wspominając nawet o niej i Goworek i inni domagali się rzeczy nowych. Domyślać się było łatwo, że wybór króla innego mieli na widoku. Rozprawiano tak, aż dopóki się wszyscy nie znużyli. Dzień zaczynał być coraz gorętszy, pragnienie i głód dokuczały. Zamknięto więc narady, a spytek z Melsztyna jednych, drugich Dersław zabrał do siebie na poczęstowanie. Inni się gromadkami po namiotach i gospodach porozkładali. O nowym posiedzeniu dnia tego mowy nie było. Ale umysły przy piwie i miodzie, jedne z drugimi się ścierając, jedne podbudzając drugie, rozgrzewały się, ośmielały i ci nawet, co w początkach milczeli, w końcu głośno o niebezpieczeństwie panowania pędraka rozprawiali. Nie zwracano na to uwagi, że niektórzy ze szlachty ostrożniejsi wieczorem do biskupiego dworu pociągnęli. Dersław i Spytek tak hojnie swych gości przyjmowali do późnej nocy, iż niektórzy śpiewając dopiero obrzasku poszli szukać swych namiotów i wozów, a usnąwszy twardo, nie zbudzili się aż bardzo późno. Pomimo to na rannej mszy biskupa Zbyszka w kolegiacie dosyć było pobożnych, co Dersławowi do myślenia dało. Spytek też dnia tego zły był i niespokojny, ale trwał w tym, żeby biskupa nie zapraszać na radę i o nim nie wiedzieć. Doszło to do Oleśnickiego. Na jego stanowisku, przy nawyknieniu tym do panowania i poszanowania za Jagiełły, dla męża, co zwyciężył Witolda, który umiał wrazić we wszystkich cześć dla siebie i uznanie władzy swej, takie lekceważenie musiało być wielce dotkliwym. Ale dać poznać obrazę, znaczyło to być dosięgniętym przez małych ludzi, których Zbigniew Oleśnicki z sobą na równi wcale stawić nie myślał. Drzwi Swe zostawił tylko otworem, a ze szlachty zgromadzonej licznie bardzo wielu korzystało ze zręczności, aby się potężnemu biskupowi pokłonić, dworować i względy jego sobie zapewnić. Ci wszyscy pierwsi wyrazili mu zdziwienie i oburzenie, że wiedząc tu o nim, nie wezwano go na zgromadzenie. Biskup nie odpowiadał nawet na to, nie przywiązując wagi do rzeczy. Mówił z przybywającymi o sprawach ogólnych chłodno, spokojnie, jakby mu one żadnej nie dawały troski. Ta niewzruszona powaga zawsze wywiera wrażenie i każe się domyślać siły. Przez cały dzień ten znowu rozprawiano szeroko o koronacji, o małoletności, o potrzebie obmyślenia przyszłości, a Dersław z boku podmuchiwał o bolku mazowieckim. Skończyło się na tym, iż nic jednak nie postanowiono i zjazd nie ważył się obalić tego, co poprzednie uroczyście i od niego wraz z senatorami przy królu uchwaliły. Starowina, goworek schrobżan, który na pozór rejtu wiódł i cieszył się tym, że go słuchano pilnie, a wymowa jego ocenioną była jak zawsze, uczuł w końcu żal jakiś, że nie mógł się z nią też popisać przed księciem kościoła i mężem równie słynącym z wymowy jak Oleśnicki. Wieczorem, nie mówiąc nic nikomu, stary za innymi udał się do biskupa, którego znał dawniej. Oleśnicki, wiedzący, jaką on tu rolę odgrywał, przyjął go ze zwykłą swą biskupią powagą, ale zarazem uprzejmością. Goworek powitawszy go, użalać się począł nad trudem, jaki miał wśród tego zjazdu, starając się ład pewien i porządek utrzymać. Nie zaszczyciliście miłość wasza zjazdu naszego przytomnością swą, dodał. Wielka to szkoda, a ja nad tym szczególniej boleję, bo tak znakomitego męża, mając tuż obok, nie widzieć go wśród nas, było dla wszystkich upokarzającym. Nie raczyliście. Miły mój panie, odparł biskup. Wszakżeście wiedzieli o mnie. Nie godziło mi się wam narzucać, zwłaszcza, że między wami jest wiele zbłąkanych owieczek. Dlaczegoż, jeżeli sądzicie, że wam się na co przydać mogę, nie wezwaliście mnie, jak przystało i należało? Winienem to mojej dostojności, biskupie, i bym pewnego jej poszanowania wymagał. Byłbym poszedł na zgromadzenie i na radę, ale m próżno czekał, na jakie słowo z waszej strony. A to mi się przecie należało. Gorącego dnia lipcowego nad wieczór wjeżdżał do Krakowa wspaniały orszak młodego rycerstwa, na którego czele jechał strojny, z podniesionym hełmem, twarzy dziwnie urodziwej młodzian, oglądający się dookoła, a mówić się zdając do ciekawych, których po ulicach było pełno, albo mnie piękny. A był w istocie nie tylko pięknym, ale tak się stawił pańsko, a ci, co mu towarzyszyli, byli tak dobrani, liczni i strojni, że go za jakie książątko zmazowsza lub Śląska wziąć było można. Na hełmie, którego przy ubice umyślnie podniósł, siedział ptak ze skrzydły rozpostartymi, jak do lotu, jastrząb, w szponach trzymający podkowę. Mieszczanie, którzy nie bardzo mogli odróżnić Jastrzębia od Orła, gotowi byli Dersława z Rytwian wziąć też za udzielne książę. Świeżo zdobyty stryjowski skarbiec w kaplicy w Orzelcu dostarczył mu grzywien na świetne wystąpienie w Krakowie czasu koronacji, której on, Spytek, Straż i wielu innych przybywali zapobiec i nie dopuścić. Nie kłopotało to wcale młodzika, że się tu oko w oko miał spotkać ze stryjem, którego złupił w sposób tak zuchwały i niewdzięczny. Był prawie pewien, że starzec, trwożliwy, dla uniknięcia zgorszenia, da się przebłagać i lada czym uspokoić. Z grzywnami się swoimi starowina nie zobaczy, mówił do przyjaciół ale siodła ze srebrnymi strzemionami i nyłom, który się w dole znalazł, gotówę mu oddać. Krakowscy mieszczanie już od kilku dni coraz mieli nowe widowiska, przypatrując się nadciągającym do stolicy posłom i mnogim panom, biskupom, prałatom, których koronacja do Krakowa sprowadziła. Od Zygmunta Kiejstutowicza z Wilna przyjechali już byli wysłani dwaj panowie, gdyż on sam jeszcze ze świdrygiełą wojując przybyć nie mógł. Drugiego dnia mołdawscy posłowie, potem mazowieccy książęta Ziemowit, Kaźmicz, Bolesław stawili się do Krakowa. Nie odzywali się oni sami z niczym, a przybycie ich było tylko na pozór uczczeniem młodego króla, ale na nich oglądało się wielu, i oni wiedzieli o tym. Dersław chciał Bolesława do korony popierać, inni z cicha ziemowitowi myśleli powierzyć nad małoletnim opiekę. Na zamku w mieście w dworcu biskupim ruch był zajęcie wielkie niepokój, a choć Oleśnicki ze zwykłym spokojem patrzył z góry na to, co w koło nurtowało, ruszało się, szemrało i groziło, królowa. W śmiertelnej trwodze liczyła godziny dzielące ją od koronacji. Była ona postanowioną, zdawała się pewną, a w ostatniej chwili coraz to mniej spodziewane podnosiły się przeciwko niej głosy i rodziły wątpliwości. Nawet w kole senatorów na zwykłych iści za wskazówkami Oleśnickiego znajdowali się przeciwnicy. Królowa Sonka modliła się i płakała. Przez cały dzień trzymała przy sobie syna starszego, zawsze pogotowił prowadzić go, polecać, okazywać wszystkim i prosić za nim. Posłańcy z zamku biegali ciągle na biskupstwo do miasta, przynosząc to pocieszające, to tworzące wieści. Chińcza, który tu czuwał, wiedział o każdym obrocie strasza, śledził wszystkie jego kroki. Nie było mu tajnym, że on, Spytek i Dersław przy pomocy swoich przyjaciół mieli wywołać opór stanowczy. Lecz nie tyle może obawiano się tych niespokojnych ludzi niemających znaczenia, a osławionych jako husyckich sprzymierzeńców co kilku siwych głów w Radzie Senatorskiej, odzywających się z powątpiewaniem, czego Oleśnicki nie ukrywał przed królową. Czym tylko pozyskać sobie zdołała sonka ludzi, o których wiedziała, że przeciwni być mogli, nie zaniedbała nic. Sypała obietnicami i podarkami, lecz nie wszędzie mogły one pozyskać tych, którzy o kraju, nie o sobie myśleli. Zbliżał się dzień świętego Jakuba. W piątek biskup z radą senatorów, której królowa z synami zdala była przytomną, uroczyście na zamku przyjmował posłów Zygmunta i hospodara multańskiego. Naradził się on pierwej z nimi i wpoił w nich to. Że powinni byli głośno się oświadczyć, iż życzą jak najprędszego wyboru starszego Jagiełły syna. Poselstwa przygotowywały przytomnych panów do głosowania w tejże myśli. Zaledwie odeszli mołdawcy posłowie i królowa się oddaliła, gdy wśród zasiadających panów poczęły się odzywać nieśmiało zarzuty przeciw temu pośpiechowi, z jakim w sprawie koronacji postępowano. Ostroróg, wojewoda Poznański, poszlakowany o bliskie stosunki z Dersławem i Abrahamem Bąskim, pierwszy zagaił sprawę drażliwą. Miłościwi panowie, rzekł, odwracając się od biskupa ku innym, czas jest rozważyć jeszcze, czy nie grzeszymy pośpiechem. Koronujecie pachole. Dziesięcioletnie chłopie nie podoła rządom królestwa tak rozległego. Potrzeba mu będzie dodać opiekunów i radców, Zważcie ile to obudzi współzawodnictw, zazdrości, niechęci. W ślad za ostrogiem począł Melsztyńskich pokrewny Jan z Górki. Dobijaliśmy się wiekami praw nam przysługujących swobód, za które ojcowie nasi krew przelewali, mamy prawo dopominać się ich potwierdzenia. Małoletni król, choćby nam je zaręczył, nie będzie to mieć wagi żadnej, może doszedłszy do lat, odwołać i rzucić nam w oczy, że nie miał prawa się wiązać. A zechcemy czekać z potwierdzeniem pełnoletności, któż nam zaręczy, że nie odmówi? Oleśnicki był rozprawą tym nie po raz pierwszy w ciągu tych dni powtarzającym się przytomnym. Przypomniał koronacją Kazimierzową. Rzecz niebezprzykładna u koronowania małoletniego rzekł. Sama wdzięczność matki i syna nie dopuści, aby nas zawieść mógł. Czuwać nad nim będziemy. Pojdź potrafimy mu wierność zobowiązaniom. Przypomnijcie łagodność i dobroć ojca, którą on po nim odziedziczy. Stał za biskupem kapelan jego młody, któremu Oleśnicki słowo jakieś szepnął do ucha, a ten natychmiast wyszedł. Mikołaj z Michałowa, pan krakowski, począł mówić o młodym panu, którego często widywać miał zręczność, wychwalając jego przymioty rycerskie i serce szlachetne. Potwierdzał to marszałek Jan Głowacz. Przeciwnicy zamilkli chwilę, gdy wysłany przez biskupa kapelan powrócił na salę, niosąc wielką księgę w białą skórę ze złoconymi klamrami oprawną. Wszystkich oczy zwróciły się na nią księga ta miała być rzecznikiem młodego króla i w tych dniach co o przyszłości rozstrzygały głos swój dać za nim był to zbiór praw nadanych przez Kaźmierza wzięty z biblioteki katedry na Wawelu na pierwszej jego stronicy współczesny iluminator odmalował króla, którego pamięć czcili wszyscy, siedzącego na tronie z mieczem obnażonym, jakby w obronie praw, które dał narodowi. Patrzcie i posłuchajcie mnie, odezwał się zbigniew, biorąc księgę do ręki. Niech ona przemówi do Was lepiej, niż bym ja potrafił. Umilkli wszyscy. Gdy się to działo, miasto budziło się i ożywiało, na zamek ku Wawelowi, do kościołów, kto żyw się w zawczasu, aby sobie miejsce zapewnić. Rozpowiadano, że biskup życzył, aby koronacja zawczasu się mogła począć, bo ceremonia długi dość przeciąg czasu zająć musiała. Bardzo wcześnie dolna biała sala zaczęła się napełniać, lecz wchodzono i wychodzono, a senatorów nie było jeszcze. Dla królowej stało pod baldachimem przygotowane siedzenie, dla senatu świeckiego i duchownego ławy okryte, dla innych proste, ile miejsca starczyło. Szlachta i pomniejsi urzędnicy już zaczynali napływać i sadowić się, obierając sobie siedzenia dogodne, gdy z niezmiernym przepychem strojny, z dumną miną, okolony liczną dosyć gromadą nadjechał spytek z Melsztyna. Obok niego z jednej strony wychudły i straszny roznamiętnieniem straż, z drugiej Abram Zbąski, sędzia Poznański, dalej nieco Dersław z Rytwian i mniejsi różni cisnęli się kupą na salę. Było tu już ludzi dosyć. Spytek chciał zaraz miejsce sobie jak najbliżej tronu i senatorów obrać, ale mu ich nie dał marszałek, opowiadając, że dla wojewodów i kasztelanów zachowane były. Musiał więc ku jednemu oknu cofnąwszy się z gromadą swą zająć pośredniejsze miejsce. Zawsze jeszcze dosyć bliskie, aby się głos jego dał słyszeć. Dersław milczący stanął za nim, z wielkim podziwieniem strasza, nie zdając się ubiegać o to, aby bardzo był na ok. Uderzyło to jego, a może i innych, lecz na sali sporu rozpoczynać z Nim nie pora była. Sala coraz się więcej napełniała i cichy szmer tylko w niej słychać było. Spozierano po sobie z lic widać było, że walka musiała zawrzeć gorąca. Koronacja dnia tego zależała od godziny ukończenia głosowania i sporów. Przed południem musiał zemszą wyjść arcybiskup. Zostawało więc zaledwie parę godzin na zwalczenie nieprzyjaciela. Wszyscy urzędnicy koronni byli zawczasu na swych miejscach, gdy arcybiskup ukazał się w szatach swych uroczystych, a obok niego zbigniew Krakowski. Władysław Włocławski nominat, Stanisław Płocki i Jan Chełmski biskupi. Zgromadzenie powitało ich powstaniem w milczeniu zajęli miejsca. Z twarzy smutnej i wylękłej arcybiskupa Wojciecha niewiele było można wyczytać. Zbigniew wszedł z głową podniesioną dumnie i choć prymasowi miejsca ustępował, nikt się omylić nie mógł na tym, kto tu z nich w istocie większy miał znaczenie i siłę. Oleśnicki, zająwszy miejsce, rzucił wejrzeniem śmiałym w stronę spytka. Zmierzył oczyma jego i tych, których prowadził. Westchnął i odwrócił wzrok, jakby niewiele sobie ważył tych ludzi. Arcybiskup oczu podnieść nie śmiał, po cichu rozmawiał z Płockim biskupem, aby nie okazać wzruszenia, jakiego doznawał. Spojrzeć w tę stronę, gdzie się stojącego synowca spodziewał, nie śmiał. Wtem drzwi za tronem otwarły się, powstali wszyscy i weszła w żałobie w długich zasłonach z powagą i smutkiem blada królowa. Chciała być mężną, ale się pod nią chwiały nogi. Obok niej szli dwaj synaczkowie, za nią czterej książęta mazowieccy. Już to, że oni jej towarzyszyli, miało znaczenie. Chwila milczenia nastąpiła. Biskupi naradzali się między sobą. Zagaił słabym głosem Wojciech Gnieźnieński, wzywając senatorów do głosowania. Zaledwie skończył mówić, powstała królowa i postąpiła naprzód kroków kilka. Cisza wielka panowała w sali. Zaczęła mówić głosem tak cichym w początku, iż najbliżsi zaledwie usłyszeć ją mogli prosiła wszystkich zgromadzonych, aby, dotrzymując słowa danego nieboszczykowi królowi, jednego z synów jej na następce po nim wybrali. Za dotrzymanie wszelkich zobowiązań i potwierdzenie przywilejów po dojściu do pełnoletności ofiarowała porękę swoją i książąt mazowieckich. W końcu tego przemówienia, które niełatwo jej przyszło, podniosła oczy ośmielona nieco, powiodła po zgromadzeniu i dwie łzy otrzeć musiała. Głos jej przebrzmiał i nikt się nie odezwał rychło. Wstawał już do przemówienia Zbyszek biskup krakowski, gdy Abram Zbąski, wydobywszy się naprzód głosem namiętnym, choć wyrazami niby umiarkowanymi, Począł te same wywody i argumenta, jakimi szermowano w opatowie. Były to słowo w słowo też wątpliwości, te obawy, ta nieudolność małoletniego do rządów podnoszona, ten sam strach o przywileje szlachty, które król nowym mógł samowolnie odebrać. Zbąski dosyć wymownie i zręcznie to wyraził. Nie przerywano mu nie dając odpowiedzieć przeciwnikom i przyjść do słowa, pozbąskim począł gwałtownie, a niezręcznie mówić straż. Złości i ognia w przemówieniu jego dosyć było, lecz namiętności najwięcej. Gromadka tylko okalająca jego i spytka w wystąpieniu temu wtórowała i dawała znaki przyzwolenia, szmer i gwar. Powstał na sali spytek, który już niecierpliwił się tym, że go wyprzedzono, w boki się wziąwszy, krzyczeć począł. Zmusić nas chcą księża biskupi i panowie senatorowie do tej koronacji. My jej nie chcemy i nie możemy dopuścić. Mówią nam, żeśmy królowi przyrzekali w brześciu, ale warunkowo. Nie ma komu przywilejów naszych potwierdzić. Gromadce ludzi co trono oblegają na rękę sobie małoletniego ukoronować, urzędy między siebie i panowanie rozebrać, a resztę rycerstwa w niewolę wziąć. Ale my nie damy się okuć, króla tego nie chcemy i tych, co się nim opiekują. Zwołaliśmy na to zjazd w opatowie, aby się sprzeciwić i tu stoimy i stać będziemy opornie. Króla sobie narzucić nie damy. Wybierzemy go sami i ukoronujemy, gdy pora przyjdzie. Spytkowi przyjaciele poczęli wołać Nie damy sobie króla narzucać. Nie damy nowy zjazd powszechny zwołać. Koronacji nie dopuścim. Na próżno Zbyszek, potem Mikołaj z Michałowa, Tarnowski i koniec Polski głosy zabierać chcieli. Wrzawa wzrastała, choć gromadka, co ją wywoływała, niewielką była, liczbę zastępowała burzliwym, nieustannym występowaniem. Gwałtowność, z jaką Spytek się odezwał, krzyki i wywoływania strasza, wymowa zręczna Abrama Zbąskiego, jak się często w podobnych zgromadzeniach trafia – Niemniej śmiałych, spokojnych i niepewnego zdania ludzi, widocznie działać zaczynały. Bystre oko Oleśnickiego czytało w twarzach zachwianie się, zwątpienie. Nie można było dopuścić do dłuższych rozpraw, które groziły o bardzo wielu. Wystąpił więc podnosząc głos, także zagłuszył spytka. Następnie wystąpił Jan Głowacz z oleśnicy, nie z tą powagą i majestatem słowa jak brat jego, ale z czysto polską rubacznością, której skutku na umysły był pewnym. Wielka to cnota taka pieczołowitość o dobro powszechne, jaką okazują ci, co króla nie chcą a żądają bez królewia. Znamy ją, bo czasu kapturów. Można dobra duchownym zajeżdżać, pana i prawa nad sobą nie znać, grudki brać, skarby łupić, czego nawet za małoletniego nie wolno. Znamy tych, co się boją o swe przywileje, że im nie o swobody szlacheckie, ale o wszelką idzie bezkarność. My też, starsi senatorowie, coś my u boku króla nieboszczyka stali, dbamy o swobody nasze. Daliśmy dowody tego broniąc ich nieraz, a karki nasze ważąc. Miałożby zdanie kilku niespokojnych ludzi przeważyć tam, gdzie najznaczniejsza część narodu jest zgodną? Królowa, która siedziała na tronie blada odprawiwszy dzieci, bo królewicza Władysława musiano ubierać do koronacji, z załamanymi rękami wyszła z sali. Zbyszek biskup z zupełną pewnością siebie, nie tracąc cierpliwości czekał chwili, aby się mógł odezwać. Nie przemógł jednak hałasu i krzyków. Wstał, podchodząc do senatorów, i spytkowi Starnowa szepnął, aby oni marszałkowi zlecili przemówić raz ostatni do zgromadzonych stanowczo. Godzina była spóźniona, czas upływał, gdyby spór się przeciągnął, koronację musiano by odłożyć, a naówczas za przyszłość odpowiadać nie mógł nikt. Obdarzony głosem donośnym Jan z oleśnicy podniósł rękę głosu się dopraszając. Uciszać się zaczęło, nie żeby ustąpili, przełamać się dali spytek i straż, lecz że ciekawi byli, co miał marszałek ogłosić. Z polecenia panów senatorów królestwa tego, zawołał głowacz, oznajmuje zgromadzonemu tu narodowi, że starszyzna korony tej i wszyscy prawi synowie kraju starszego królewicza Władysława na stolicę królewską postanowili wynieść i koronować. Komu się ta uchwała nie podoba, niech wystąpi i stanie po lewej ręce. Ci, co są z nami, po prawej staną. Okaże się jawnie, jaki jest lik tych, co chcą się powszechnemu sprzeciwić głosowi. Ruszyło się wszystko, co żyło na sali, cisnąc na prawo i wołając Niech żyje król Władysław. Ten ruch jednozgodny, powszechny, pociągnął za sobą ośmielonych i tych, co się wahali. Straż na próżno, krzyczał. Spytek się niecierpliwił. Bąski głos chciał zabierać. Nikt ani patrzał na nich. Oglądając się za siebie, postrzegł straż, że Idersława mu nie stało. Zniknął. Melsztyński, on i Zbąski powyskakiwali na opustoszone ławy, na próżno nawołując. W milczeniu uroczystym duchowni i świeccy ciągnęli wszyscy, pomijając ich, nie patrząc i nie słuchając, na pokoje do królowej, aby jej oznajmić o wyborze, zabrać z sobą Władysława i natychmiast z nim iść do kościoła, gdzie od dawna wszystko przygotowanym było. Scena zaprawdę dramatyczna, a jedyna może w dziejach. Odegrała się w tej chwili na białej sali. Spytek wściekły, widząc się opuszczonym przez wszystkich, z pięściami pościskanymi, nogami bijąc o ławę, ponad głowy przechodzących, miotał obelgi. Bezsilny gniew jego wyrażał się w sposób grubiański. dziki, oszalały. strasz mu dopomagał. Miotali się tak na próżno. Zbąski nie opuścił stanowiska, stał i patrzał, lecz milczał. Żaden z przechodzących nie zwrócił nawet oczów, nie dał poznać po sobie, że słyszał łajanie spytka i klątwy strasza przyszła na koniec kolej na Jana z marszałka przejść pod tą burzą obelg, a potrzebował cierpliwości prawdziwie nadludzkiej, aby nie rozpocząć kłótni, znieść, nie obracając się, jakby nie słysząc, co Melsztyński dla niego przeznaczył. Słuchaj ty, głowaczu, ty naszych swobód szlacheckich i prawkacie, oprawco, siepaczu, ty służalcze klechy, ty rabie plugawy, myślisz, że ci to ujdzie bezkarnie? Gwałcicielu! Tchórzu podły! Jeśli masz odwagę, wyjdź. Zmierz się ze mną, Ja'm ja gotów życie dać za prawa nasze. Tobie w obliczem naplwać można bezkarnie. Marszałek byłby miecza dobył i krew by się polała, a... Koronacja spełzła na niczym, gdyby go idący przy nim kanclerz i inni nie powstrzymywali. Z zimną krwią w polskim szlachcicu niesłychaną, głowacz z ust zaciśniętymi szedł krokiem powolnym, nie drgnąwszy, nie zwróciwszy się, zmuszony udawać, że nie słyszy. Ofiara z jego strony była prawdziwie bohaterska. Ostatni wreszcie wypłynęli z wielkiej sali białej, która stanęła pustką. Głos strasza i spytka rozlegał się po niej tym ogromniej, ale nikt go nie słuchał. Zostali sami we trzech tylko, zwyciężeni, schromotnie pobici. Straż na sobie suknie darł ze złości, spytek się odgrażał pomstą i łupieżą na Oleśnickich, ale największy gniew... Opanowywał go, gdy oglądając się, widział, że z mnogich tych, co mu pomóc, obiecywali, co przyrzekali stać wiernie, wszyscy uszli. Nie było nikogo. Dersław, Dersław, gdzie ten łotr, gdzie ja mu przy pierwszym spotkaniu łeb zbije. O, tego mazowiecki bolko, który przy królowej stoi i jednym skinieniem uchodził począł straż. On dla tej swojej owki rodzonego by się zaparł ojca. Psu brat! mruczał Spytek. Cisza wielka zaległa salę. Melsztyński skoczył z ławy. Byłby może na tym skończył zemsty szukając gdzie indziej, gdyby nie straż. Szli powoli ku drzwiom. Cóż, na tym ma być koniec? krzyknął. – Albo to kościoła nie ma, w którym oni wszyscy będą i swego pędraka tam sprowadzą? Nie możemy to iść do kościoła tak im krzyczeć nad uszami jak tutaj? Spytek nie chciał się mniej odważnym okazać. Stanął. – Idźmy do kościoła – zawołał. – Ja nie pójdę – rzekł zimno -Zbąski. Dopóki mój głos słyszanym być mógł i usłuchanym, mówiłem chętnie. I widzieliście, że się ich nie uląkłem, ale próżnej wrzawy jak ulicznik pijany czynić nie będę. Straż się obraził. Na takich bezwstydnych ludzi i kamieniami i słowami ciskać wolno, zakrzyczał. Niech wiedzą, że się ich nie lękamy i nie ustępujemy. Spytek nie dał się odwieść z Zbąskiemu. Wyszli razem w dziedziniec, spiesząc, aby się wcisnąć do kościoła, który już był pełen. Tymczasem, krużgankami duchowieństwo i senatorowie wiedli już przybranego w szaty duchowne królewicza, albę, dalmatykę, humerał, sandały, manipularz, w i złocistą kapę z wierzchnią, do katedry. Zanim szła matka. Kaźmisz, mały i mnogi dwór, który razem z Sonką w śmiertelnej trwodze, słuchając wrzawy, czekał na tę godzinę. Kościół niewielki naówczas nabity był cały. Po dwórce zalegał lud ciekawy. Spytkowi ze straszem z początku do drzwi się trudno było docisnąć, no cóż dopiero do wnętrza. Ale strasz! którego zemsta czyniła szalonym, a szaleństwo dawało mu siłę nadzwyczajną, począł od progu rozpychać i rozbijać ludzi, torując spytkowi drogę, którego strój i pańska postawa zmuszała bojaźliwych do ustępowania. Tak oba, wykrzyciele, nie umiejący poszanować domu Bożego dostali się niemal do środka i potrafili zająć miejsce takie z którego senatorom a szczególnie i marszałkowi Oleśnickiemu pięściami grozili najgrawali się i łajali Królowa musiała na to patrzeć, lecz wszystko już przezwyciężonym zostało, a obrzędu koronacji nic już przerwać nie mogło. Łatwiej zniosła tę obelgę, którą wiedziała komu zawdzięczać. Straż bowiem nie tylko się nie krył z sobą, ale również zuchwale jak spytek naprzód wyrywał. Oburzało to wszystkich. Lecz przykład marszałka Oleśnickiego, wyzywanego, a cierpliwego na obelgi, innym też posłużył za wzór, tak że nikt nie okazywał nawet, iż widzi ich i słyszy. Odwracano oczy, śpiewy księży i głos organów tłumił ich wywoływania. Tylko w czasie przysięgi, którą powtarzał król za arcybiskupem cisza dozwalała szyderskim śmiechom i od gruszką z pytka rozchodzić się po kościele. Duchowieństwo mogłoby się było domagać wyrzucenia precz tych ludzi, którzy spokoju Domu Bożego nie szanowali, lecz biskup Zbyszek wolał im dać bezkarnie znęcać się nad sobą i drugimi, wiedząc, że najstraszniejszym dla nich sędzią będzie ogół ludzi, których uczynili świadkami swego szału. Tak się też stało. Spytek i Straż nie znaleźli tu jednego człowieka, który by ich warholstwo usprawiedliwił. Rozstępowali się od nich wszyscy, jakby otrzeć o nich obawiali. Raz wszedłszy do kościoła, gdy długi obrzęd koronacyjny przeciągnął się do samego wieczora, musieli pozostać do końca, znużeni i zasromani wreszcie. Spytek się upierał jeszcze na drodze, gdy król młody do zamku będzie powracał zastąpić mój, krzyczeć, lecz straż był na pół omdlały, schrypły, i w końcu on nawet widział, że szaleństwo ich, którym ludzie gardzili, nie mogło mieć skutku żadnego. Ostatni śpiew kościelny skończył się prawie o mroku. Straż i spytek wyszli, a Melsztyński, jeszcze najrzawszy marszałka z laską poprzedzającego króla, nałajał mu z daleka. Duchowni senatorowie, wszyscy na koronacji przytomni na zamek szli biesiadować z młodym panem i matką jego. Spytek i straż sami powlekli się do gospody. Melsztyńskiemu z pamięci Dersław nie wychodził. Co się z nim stało? Gdzie i jak zniknął? Tak się w przódy odgrażając i panosząc. Zaszli więc naprzód do niego. Pusto tu prawie było. Strzelali znaczniejsza część. Przypatrywała się w dziedzińcach zamku pochodowi króla i panów. Na łożu rozebrany, z rękami pod głową podkurczonymi, leżał Dersław na strop patrzając. Ujrzawszy nadciągającego spytka, ziewnął i rozśmiał się. – Ha, ha, co? – rzekł. – Ochrypliście? Koronacja dlatego się odbyła i króla mamy. Spytek chciał począć łajać, gdy Dersław dodał zimno. – Ja na darmo krzyczeć nie lubię. Dopóki spodziewałem się, że na naszą stronę przeciągniemy z połowę senatorów, gotówem był – a tu w dodatku i stryj mój by mnie wydziedziczył. Melsztyński patrzał nań z pogardą. Siadajcie i dobrze zasłużonego używajcie spoczynku. Na ucztę do zamku wątpię, by was proszono. A u mnie bodaj czy co jest, oprócz wina i chleba. Straż padł na ławę jak długi i jęknął tylko. Melsztyński poruszył ramionami i nie odpowiadając gospodarzowi klasnął w ręce, jak gdyby w domu był, rozkazując sobie dać wina i jadła, jakie było. Nie chciał zupełnie zrywać z Dersławem i odezwał się. Naprawdę za zdrajcę bym cię powinien mieć, ale z tobą jak bez ciebie nie poczęlibyśmy nic, bo nas ci gwałtownicy liczbą przemogli. Tyle miał, spytaj strasza. Że wobec wszystkich marszałka Jana Głowacza katem i podłym nazwałem, na rękę go wyzwał i tchórzem uczyniłem. A on co na to? spytał Dersław. Straż jęknął, spytek splunął. Nie koniec na tym rzekł. Zasadzę się na niego i łeb mu zetrę. On, on, a biskup winni wszystkiemu. Poczęło się dobrze, ludzie się wahali, z bąskiego słuchano z poszanowaniem. Spuścił głowę spytek, przerwał i dodał: To nie koniec. Mnie nie zmogą tak łatwo. Powoli do Dersława zaczęli ściągać i inni, ci, co występować do końca odwagi, nie mieli, a teraz znowu do swoich spieszyli, aby choć. Zaboleć razem. Przywlókł kuropatwa z łańcuchowa nadobny z rogowa i nawet z bąski. Z obliczem ponurym, wzdychając, zbierali się do gromady, jedni drugim czyniąc wyrzuty. U nas nigdy nic począć nie będzie można skutecznie, póki klechy nam panować będą. Od nich się naprzód wyzwolić trzeba jak w Czechach. A inny ład zaprowadzić. Wszystko to Zbyszka robota. On tu króli pan. Marszałek Głowacz, jego brat rodzony, kanclerz koniec Polski z bratanką żonaty, Dobiesław lubelski kasztelan, stryj jego kasztelan randomski żonaty z siostrą, marszałek stęczyńską, jan stęczyna, Dobiesława szwagier. Wszyscy się trzymają za ręce i stoją pod infułą jego. Zwrócił się do Dersława. A waszej miłości stryj dodał, choć primas drży przed Zbyszkiem i przed nimi, cóż dopiero inni biskupi, kiedy on w Rzymie plecy ma. Splunął kuropatwa. Zyski nam trzeba, lub prokopa, westchnął. Posiadali kołem stękając, a my, rzekł nadobny z rogowa, jak niczym nie byliśmy, tak do niczego nie dojdziemy. Wypowiedział niechcący to, co podobno najmocniej wszystkich bolało, że niczym nie byli i nie spodziewali się już nic zyskać. Zadersława sława nie ręczę, przerwał trochę szydersko spytek spoglądając na niego. W się z sali wyniósł, a stryj mu może przebaczenie wyprosić, byle o żelecki skarb oddał. Z tego skarbu jak za zgryzionego orzecha, rzekł Dersław. Jeśli co oddać mogę, to chyba łupiny. Uśmiechnął się smutnie. Strasz leżał jęczał. Tak, gdy na zamku biesiadowano wesoło, wspominając ranne burze w sali białej, gdy młody pan wraz z matką ugaszczał biesiadników, muzyka przygrywała i okrzyki rozlegały w podwórcach, zwyciężeni. Rozpamiętywali swój upadek. Spytek się nie poddawał. Na Nazajutrz rano młody król miał w rynku krakowskim hołd wiernych swych przyjmować na majestacie, siedząc otoczony wszystkimi dostojnymi pany i posłami. Przez całą noc pracowano około przygotowania tronu, siedzeń dla dworu i wspaniałych stopni, które obijano szkarłatem. W ulicach nie było spokoju do rana. Dersław usnął nierychło, bo mu goście nie dali spocząć. Gdy się mało co zdrzemnąwszy nad dniem obudził, przypomniał sobie mazowieckich książąt, a nade wszystko Bolka, ojca ukochanej Owki. Nie widział ich wcale i nie pokłonił się. Później w dzień trudno pochwycić było książąt, którzy królowi towarzyszyć mieli na rynek. Ubrał się więc co prędzej i pospieszył do gospody, którą przy zamku mieli. Nazajutrz rano młody król miał w rynku krakowskim hołd wiernych swych przyjmować, na majestacie siedząc, otoczony wszystkimi dostojnymi pany i posłami. Przez całą noc pracowano około przygotowania tronu, siedzeń dla dworu i wspaniałych stopni, które obijano szkarłatem. W ulicach nie było spokoju do rana. Dersław usnął nierychło, bo mu goście nie dali spocząć. Gdy się mało co zdrzemnąwszy nad dniem obudził, przypomniał sobie mazowieckich książąt, a nade wszystko Bolka, ojca ukochanej Owki. Nie widział ich wcale i nie pokłonił się. Później w dzień trudno pochwycić było książąt, którzy królowi towarzyszyć mieli na rynku. Ubrał się więc co prędzej i pospieszył do gospody, którą przy zamku mieli. Znali go dobrze książęta z tych szaleństw, jakie dla pięknego dziewczęcia wyprawiał i śmiano się po trosze z synowca arcybiskupa, który nadmiarę tracił, nosząc się z nadzieją pozyskania ręki księżniczki. Ostatni jego czyn, napad na orzelec, choć sporo grzywien mu przyniósł, nie poprawił sławy. Chciał Dersław sam na sam widzieć się z księciem Bolesławem, ale ich wszystkich zastał razem na bardzo ożywionej rozprawie. Chmurni byli książęta. Zniewoliła ich wprawdzie królowa i biskup, że przy młodym królu stanęli, lecz do końca mieli jakąś nadzieję, że koronacja rozchwiać się może. Teraz, gdy ona przyszła do skutku, wszyscy czuli się nie przyznając. Odarci z tajemnej nadziei, jaką żywili. Śmieli się przy uczcie na zamku, lecz smutnymi oczyma spoglądali po sobie. Bolko był szczególniej zrażonym. Gdy Dersław kłaniał mu się, wybuchnął właśnie do ziemowita, się zwracając: Cóż myślicie, biskupom my ustąpić mamy? Dersław drgnął, posłyszawszy, nie zrozumiał o co chodziło. Ziemowit przy obcym zachował ostrożne milczenie, bolko gorętszy, a bliżej znajomy z Dersławem, zwrócił się ku niemu. Król Młody jedzie zasiąść na majestacie w krakowskim rynku, aby hołd odmieszczan odebrać. Sprawa się nam, książętom ojczycom polskim należy poprawicy jego zasiąść, bośmy po nim pierwsi. Biskupi nas chcą posiąść, na to nie można zezwolić. Dersław miał już spytać o stryja, czy i on przy tym obstawał, gdy ziemowid jakby odgadł myśli jego, rzekł dumnie: Wasz mościn stryj ksiądz Wojciech jak zawsze tak i teraz na dwu stołkach by siedział. Nas nie chce sobie zniechęcić i obrazić, a Zbyszka się lęka, więc słyszę królowi towarzyszyć nie będzie, tylko biskup krakowski i mój płocki wystąpił. – Oleśnicki pewno nie da się posiąść nikomu – odezwał się Dersław. – Ani my też – gorąco zawołał Bolko Mazowiecki. – Dość zaprawdę uczyniliśmy dla królowej na prośby biskupa, dając porękę za króla i stając przy nim u tronu, który by się może rychlej nam niż małemu temu należał. – Zasiędziemy po prawicy lub pójdziemy stąd. Ziemowit się, się namarszczył Iść stąd za wcześnie by było odparł właśnie się o to będą rozbijać w senacie kogo opiekunem naznaczyć Władysławowi Słuszna więc gdyśmy ręczyli za niego abyśmy my nie kto inny się nim opiekował słuszna to prawda przerwał z cicha Dersław ale u nas nie to wygrywa co słuszne a to co biskup krakowski powie mnie się zaś widzi, że on w książęce ręce opieki nie da, gdy ją sam dzierżyć może. Książęta zamilkli, spoglądali po sobie, a Bolko o podłogę nogą uderzając dodał, ja podczas do opieki nie mam ani ochoty, ani nadziei dostąpienia jej, ale miejsca przy tronie należnego nie ustąpię. Ani ja, rzekł ziemowit, a zanim drudzy powtórzyli toż samo. W Dersławie, choć przyrzekł się do warchołów nie mięszać i w części słowa dotrzymał, zawsze drgała żyłka ta przekory a przeciwieństwa, którą niemal cała szlachta miała w sobie. Nadzieja nowego zatargu między duchowieństwem a książętami, gdy zaledwie jedna burza była zażegnana, uśmiechała mu się. Rad jej był tym więcej, że mógł na nią patrzeć z dala, nie narażając się na żadną odpowiedzialność i niebezpieczeństwo. Dolał więc chętnie oliwy do ognia i odezwał się gorączkowo. Za prawdę możecie miłości wasze pewnymi być, że w tym sporze będziecie mieli po sobie szlachtę całą niemal, bo wszystkim już się przewaga duchownych naprzykrzyła, którzy sami nad nami panować chcą. Gdy to mówił, młody sławicz, sługa księcia Ziemowita, którego w sprawie tej wysyłano do biskupa Zbyszka, powrócił z twarzą przeciągniętą. Mówiłeś biskupowi, począł natychmiast Ziemowit, że my prawa naszego nie zrzeczemy się? Wedle rozkazu miłości waszych sprawiłem poselstwo odparł sławicz, ale mi się nie powiodło. Jak to? zagadnęli razem Semko i Bolko. Biskup przy swoim obstaje, rzekł Sławicz i tak jako okazując stary statut Kazimierzowski zwyciężył raz, znowu mi tym samym statutem dowiódł, że arcybiskup lub najstarszy po nim z biskupów nie tylko po prawicy króla zasiadać ma prawo, ale na takim samym tronie jak król i na równi z nim króluje. Jeden mieczem, drugi krzyżem władając narodem. A prawdą jest, że na pierwszej karcie statutu namalowany król i arcybiskup na równych tronach dwu reszta zaś poniżej wiemowic stał milczący, a któż to namalował spytał po chwili taki klecha jak i oni nie dziw, że swojego biskupa z królem na równi posadził my nie ustąpimy sławicz westchnął. Biskup powiada, że nie dla siebie, ale dla dostojności swej, która tu władzę nad duszami Ojca Świętego przedstawia, ustąpić też nie może. Wszyscy umilkli. Gorętszy Bolko począł mruczeć. Pojedziemy precz. Nie, przerwał Ziemowit. Nie pojedziemy. Owszem, przy królu do majestatu w rynku i aż do tronu będziemy z królem. A tu się rozstrzygnie sprawa. Sławiecz stał skłopotany. Dersław, widząc, że tu już więcej do czynienia nie ma, skłonił się i wysunął. Pojechał zaraz na miasto, spytkowi z Melsztyna i straszowi wioząc pożądaną wiadomość, że choć wszystko zdawało się skończone, z książętami mazowieckimi nowy spór obiecywał rozdwojenie, którego tak pożądano. Gdy z wiadomością tą wpadł do Melsztyńskiego... Porwał się uradowany spytek, nakazując wołać po wczorajszym dniu chorego strasza, aby obmyśleć, jak z tego sporu korzystać. Abram Zbąski i wszyscy nieprzyjaciele biskupa krakowskiego gotowi już byli popierać książąt mazowieckich, widząc w nich przyszłych swych sprzymierzeńców. Ponieważ ani jedna, ani druga strona ustępować nie chciała, spodziewano się w rynku wobec tysiąców ludu, jeśli nie zawichrzenia i kłótni, to przynajmniej jakiegoś wybuchu książąt mazowieckich. Tak ci, co już stracili byli nadzieje wywołania rozbratu i domowej wojny, znowu się poruszyli nastręczającą zręcznością do wystąpienia przeciw biskupowi. Władysław zwrócił oczy i skrzące się i ciekawe na matkę, dając znak głową, że spełni jej przykazanie. Gdy w rynku siądziesz z konia, by zająć miejsce na tronie, uważaj to dobrze. Jeśli książęta mazowieccy spór rozpoczną z biskupami, kto ma siąść po prawicy twojej? — podniosła rękę do góry królowa. Koronę twoją winienez biskupowi, byłbyś niewdzięcznym, gdybyś przeciw niemu stanął, ale mazowieccy i tak ci są niechętni, a zniechęcać ich się nie godzi. Władysław oczyma zdziwionymi zdawał się szukać, jakim by środkiem dwie potęgi te przejednać. Raczej nie siadaj na tronie, niż byś sobie pierwszego dnia na pierwszym kroku miał uczynić nieprzyjaciół, stojąc przy mieszczan na majestat nie wstępując. Władysław usłyszawszy tę radę, rękę matki pochwycił i pocałował. Uścisnęła go królowa. Idź, jedź. Czekają na ciebie już wszyscy. I w powietrzu krzyżem go przeżegnała drżąca. W rynku stały tłumy tak gęste, iż cały wydawał się usypany głowami ludzkimi. Pełne były okna, okryte dachy. Dzień słoneczny oblewał złocistym światłem obraz ten różnobarwny, ożywiony i wesoły. Bo choć w pośród mnogiego tego natłoku była gromadka niechętnych i zwyciężonych, z zawiścią w sercu patrzących na to, co się mimo nich stało, mniejszość ta ginęła wśród niezmiernie większej liczby narodu rozweselonego, szczęśliwego tym, że znowu miała swojego pana, swą głowę ukoronowaną, swego widomego wodza. Spytek, Straż, Abram, Zbąski i ci, co z nimi trzymali, starali się dostać jak najbliżej tronu i wschodów suknem szkarłatnym obitych, prowadzących do niego. Obrachowali oni miejsce, w którym młody król miał zsiąść z konia. Tu spodziewana była kłótnia, którą oni rozżarzyć i krzykiem rozdmuchać chcieli, lecz w rynku oczekiwać musiano długo. Senatorowie poważniejsi Jan Stęczyna, Kasztelan Biecki, Spytek, Starnowa, Klemens, Wątróbka starali się po drodze do rynku jeszcze książąt mazowieckich do ustępstwa skłonić. Przeciągnięto umyślnie triumfalny pochód młodego pana, wstępując z nim do kościołów, aby zyskać czas i z pomocą pośredników księcia Ziemowita ubłagać. Dumny pan jednak okazał się niewzruszonym. Zbyt wiele oczu wpatrzyłoby na jego upokorzenie, stał więc przy swoim, że jemu z braćmi prawica należy. Zwolna o ile możności przeciągając nadejście stanowczej chwili, jechał król ku rynkowi, tu jeszcze wprowadzono go do Panny Marii, gdzie duchowieństwo ze święconą wodą, krzyżem i pieśniami nań czekało. U drzwi jej siadł na koni, zmierzając ku tronowi, który z dala przed ratuszem widać było. Powiewały nad nim chorągwie państwa, ziemi krakowskiej i miasta. U stóp z darami widać było stojących mieszczan. Młody król, na przemiany zwracając się do biskupa, to do książąt badał ich twarze i rad był odgadnąć usposobienia. Oleśnicki jechał tak spokojny jak zawsze. Mazowieccy z oczyma zaiskrzonymi i skrzywionymi twarzami. Zdawało się jednak Władysławowi, że bądź co bądź, spór musiał być już zażegnany. Chciał bardzo zasiąść na tym tronie wśród rynku, w swej koronie i płaszczu dając się widzieć tysiącom i z tej wyżyny usłyszeć okrzyk powitalny ludu, prawdziwego ludu. Dotąd tylko dostojne piersi panów i rycerstwa obwoływały imię jego tu w rynku pierwszy raz miał uszu jego dojść głos tego mnóstwa, tej ćmy wielkiej złożonej z maluczkich biednych i podrosłych zaledwie ludzi od pługa i rzemiosła z chat i dworków. W chwili, gdy koń się zatrzymał, a młody pan zsiadł z niego, książę Ziemowid, milczący dotąd, odezwał się głosem stanowczym: Prawica się nam należy. Chwilę trwało milczenie. Oleśnicki rzekł powoli: Tylko arcybiskup może zasiąść przy królu po prawej, a ja dziś go tu zastępuję. Mierzyli się oczyma. Młody król krótką chwilę stał, jakby oczekując rozstrzygnięcia, lecz napastnicy milczeli, jakby je zdali na niego. W tej chwili Władysław pieszo kilka kroków podszedł do oczekujących nań mieszczan z twarzą pogodną i wesołą, przemówił do nich kilka słów niedosłyszanych, zwrócił się do konia, którego sobie podać kazał i nie wstępując na tron, w dalszą po mieście. Puścił się drogę. Milczenie oczekiwania trwało czas jakiś lud sądził, że ujrzy króla na wysokościach, gdy siadł na koń nadany znak przez mieszczan, naprzód cichszy, potem stutysięczny zabrzmiał okrzyk. Niech żyje niech żyje. Przy ulicy Świętej Anny w Kamienicy, która się stykała z jednym z kolegiów wskrzeszonej przez Jagiełły Akademii, mieszkał naówczas sławny z nauki mistrz Henryk, Czechem zwany. Był on w istocie na pół Polakiem, pół Czechem po ojcu i matce, a na dane mu nazwisko odnosiło się do tego, że za młodu w Pradze się uczył, mieszkał tam czas jakiś, później dopiero przeniósłszy się do Krakowa. Należał on do tych umysłów ciekawych, a prawdy żądnych, jakie prawie każdy wiek wydaje, chociaż nie każdy czas, nie każdy grunt dozwala im po sobie pamięć wielkich pracowników na wiekuistym polu trudu ludzkiego zostawić. Mistrz Henryk Czech na którego z wyżyny czasów naszych, patrząc, możemy go nazwać marzycielem w obłędzie, tak był potrzebnym w tych latach trudów przygotowawczych, jak najuczęsi mężowie dzisiejsi. Był on astrologiem, a astrologia drogi torowała astronomii, tak jak Alchemia gotowała chemii pole jej przyszłych zdobyczy. W oczach ludzi tamtych czasów mających wiarę głęboką nie było najmniejszej istoty na ziemi, która by w wielkiej całości wagi i znaczenia nie miała. Wszystkie one były z sobą w związku ścisłym, a zatem wierzono, że gwiazdy i ciała niebieskie wpływają na losy wszelkich stworzeń i ludzi. Wedle tej prostej nauki przez Arabów wznowionej dzień i godzina narodzin stanowiła o przyszłości. Wiara w opatrzność łączyła się tu z fatalizmem, w którego głębi tkwi ta idea prawnie złomnych, nieuniknionych rządzących światem. Mistrz Henryk był astrologiem, ale był zarazem lekarzem, matematykiem i badaczem tajemnic przyrody, na które jeszcze przez oczy Arystotelesa i Pliniusza patrzano. Ucichło już było w solicy, goście się porozjeżdżali i pokój zapowiadał się również na ziemi jak w niebiosach, gdy jednego dnia sierpniowego zastukano do drzwi mistrza Henryka, właśnie zajętego rękopismem, który go najżywiej zajmował. Z niechęcią i smutkiem podniósł głowę, zamruczawszy coś niewyraźnie, poruszył się z krzesła, na którym siedział skulony i ujrzał we drzwiach, Chodzącego średnich lat poważnego mężczyznę w sukni duchownemu stanowi właściwej. Przybywający był mu nieznajomy, choć zdawało się mistrzowi Henrykowi, że twarz już kiedyś widywał z daleka. Postawa i ubiór opowiadały, że niepośrednie musiał zajmować stanowisko. Po chrześcijańskim powitaniu uczony czekał skromnie, aby mu gość powód przybycia swego objaśnił. Mistrzu, rzekł przybyły, Twoja sława sprowadza mnie do Ciebie, nie dla siebie pragnę Twej zasięgnąć rady, ale dla osoby wysoko położonej, którą los jej dzieci obchodzi. Nie tajno to nikomu, że choć przeznaczeń swych człowiek uniknąć nie może, wiedząc o nich, potrafi czasem zapobiec i złagodzić to, co go czeka. Serce macierzyńskie, czuwające nad dziećmi. Mistrz Henryk nie dał dokończyć mówiącemu. Czegóż się wy ode mnie dowiedzieć chcecie? Zapytał. Ja wam tylko to, czego mnie gwiazdy nauczą powiedzieć mogę. One są nieubłagane, a jest li to spożytkiem dla człowieka, gdy zawczasu zna przyszłość swoją? Gdyby opatrzność widziała z tego korzyść i potrzebę dla nas, czyżby nas władzą tą nie obdarzyła? Wszystkim jej dać nie mogła, odezwał się duchowny, boć dzieciom się nożów nie daje, ale niektóre umysły i ludzi wybranych ubłogosławiła widzeniem przyszłości. Czemuż by tym darem się nie podzielili? Stary uczony westchnął. Niewiasta owa chce was widzieć i mówić z wami, dodał nieznajomy, ale tak, aby o niej nie wiedziano, zamyślił się mistrz Henryk. Słyszałem, dodał gość. Iż pożądacie mieć rękopism pewien, o którym rektor uniwersytetu opowiadał, iż ma kilka kop groszy kosztować. Mogę wam zapewnić nabycie jego dla was w Wenecji, jeżeli prośbie mej nie odmówicie. Słysząc to zadrgał cały mistrz Henryk. Ręce podniósł i o mało nie uścisnął mówiącego. O, błogosławionaż to godzina, gdyście próg mój przestąpili, zawołał, mówcie, co uczynić mam. Całą biedną mądrość moją składa mu nóg waszych i dobroczynnej tej niewiasty. Dziś nad wieczór czekajcie na mnie, dodał rozweselony duchowny, i już się miał ku drzwiom zawrócić, gdy myśl go jakaś wstrzymała. Ojcze mój, rzekł ciszej, jeżeli byście w przyszłości zbyt smutnego dopatrzyli się obrazu, nie zakrwawiajcie nim serca matki. Stary podniósł ręce. Bądź spokojnym, rzekł. Doświadczenie nauczyło mnie ważyć, co czyje barki znieść mogą. Nie włożę na nie brzemienia nad siły. Po wyjściu gościa mistrz Henryk nie powrócił już do swej księgi, cieszył się jak dziecię nadzieją rękopismu. Potem stał czas długi zadumany, usiłując rozwiązać jakąś zagadkę. Czoło mu się pofałdowało, pod otarł z niego, uśmiechnął się i uderzył w ręce. Zdawało mu się, że odgadł to czego się dowiedzieć, pragnął. Szybkim krokiem poszedł do stolika i skupki papierów i pargaminów zamkniętych w nim, dobył, przetrząsnąwszy je, trzy horoskopy. Jeden z nich, popatrzywszy nań nazad, zachował, dwa u okna począł badać i rozmyślać nad nimi. W kącie wielkiej izby, mało widocznym i zaciemnionym, stał prosty z drzewa sosnowego klęcznik, a na nim mały Chrystus ukrzyżowany. Dar zapewne uczyniony mu przez kogoś, bo rzeźba była kosztowna i piękna. Stary ukląkł, złożył ponad głową ręce i modlił się czy dumał w myślach, zatopiony długo. Rozpoznać było trudno szelest w korytarzu wiodącym do jego mieszkania rozbudził go, przeżegnał się i powstał. Drzwi się rozwarły i w towarzystwie duchownego, który ją zapowiedział, weszła krokiem powolnym, zakwefiona cała, poważna, słusznego wzrostu niewiasta. Czarna zasłona z czoła spadała jej na twarz białą i bladą, wśród której ciemne, pełne ognia jeszcze świeciły oczy. Mistrz Henryk nisko się skłonił przed nią, stając w pokornej postawie na rozkazy. Przychodzę was spytać o losy synów moich, odezwała się głosem mężnym, przybyła. Powinna mnie znać, aby do nich moje i ich życie zastosować. Bóg dał wam naukę i dar proroczy, umilkła. Mistrz Henryk chwilę jakby ducha skupiając, stał także milczący. Nauka ludzka, rzekł, niewiele waży, jeśli ją nie wesprze moc Boża, a światło z niebios nie zawsze spływa, bo człowiek nie zawsze go jest godnym. Zatrzymał się, wzdychając ciężko. Pozwólcie mi spytać, odezwał się nieśmiało Bóg wam dał synów trzech, jednego wziął do siebie. Niewiasta drgnęła zdziwiona. Tak li jest dodał? Zaprawdę w istocie trzech miałam, dwu mi pozostało. Mistrz Henryk spiesznie sięgnął ręką drżącą pod po z żynki papieru, które był przygotował na stole. Wpatrzył się w nie długo, jakby w nich czytał. Każdy ruch jego i wyraz twarzy niespokojnie śledziła oczekująca pani. Starszy rzekł, dziecię szczęścia, dziecię wesela, złożony w srebrnej kolebce, bohater będzie. Dwie złote gwiazdy widzę nad jego głową, dwie, jak korony jasne koła. Księżyc przeciwko niemu, niechaj się strzeże księżyca. Tu zamilkł. Niewiasta słuchała, nie mówiąc nic. Drżący rąbek zdradzał wielkie wzruszenie. Mistrz Henryk papier jeden położył na stole i czytał w drugim długo. Drugi syn, dziecię łez i boleści. Słaby okrzyk wyrwał się z piersi słuchającej, a starzec, powoli jakby nic nie słyszał, zatopiony w sobie, mówił dalej: Dziecie łez i boleści i nad nim korona świeci. Widzę życia drogę długą, ciężką, najeżoną cierniem, zawaloną głazami, ale u jej skraju znużony stoi zwycięzcą. Obok niego niewiasta, której nie chciał, a ukochał, i rodzina. Wśród niej też gwiazdy pałają. Tu głos mu słabnąć zaczął i papier wypuścił z rąk. Błogosławioną jesteś matką, dodał, choć łzami i boleścią opłacisz, a trudem strasznym szczęście dzieci. Męstwa ci potrzeba do końca na długie jeszcze życie, a wszystko, co obiecane. Widzieć będziesz oczyma własnymi. To mówiąc, krzyż uczynił w powietrzu, głos mu się zmienił, jakby nagle otrzeźwiał i stąpił z wyżyny. Nie widzę już nic, dodał. Ufajcie w Bogu, który wszelki trud, miłość i wytrwałość, a ufność w siebie opłaca. Słuchająca odetchnęła, jakby ciężar wielki spadł z jej piersi. Przejęta była i jeszcze drżąca. Stojący za nią duchowny worek, który przyniósł z sobą z cicha, położył na stole. Bóg niech wam płaci! odezwała się niewiasta. Pokój daliście duszy mojej. Jeżeli kiedy zapotrzebujecie pomocy, wezwijcie jej u mnie. Wiecie, kto jestem. Bo wam nic zakrytym nie jest. Schyliła głowę powoli i ręką skinąwszy, we drzwiach zniknęła. Duchowny, który pozostał w progu, z cicha, zwrócony do pochylonego pokłonem Henryka, rzekł: Królowa. Stary uśmiechnął się smutnie, widywał ją na zamku z dala, a poznałby, nie wiedząc, kto jest, po majestacie oblicza. Królowa, szepnął, skłaniając się raz jeszcze. Tak, męczennica. I przyszłość, nawet grobu jej, nie poszanuje.